tak na wysokość dzisiaj La Carretera Más Alta de Europa, czyli mówiąc po ludzku najwyższa droga w Europie. Jestem w tej chwili za moment na wysokości 3300 metrów nad poziomem morza. Tutaj kończy się najwyższa droga w Europie, gdzie można wyjechać. Oczywiście nasza ekipa wyjechała rowerem tylko po to, żeby nakręcić tego dwuminutowego moltoka i powiedzieć wszystkim, którzy jeżdżą na rowerze, nie pękajcie, da się tutaj wyjechać z Granady 2500 na około metrów w pionie, metrów przewyższenia. Nie będziecie pędzić pod tę górę z dziką prędkością średnia. No dobrze, nie będę opowiadał tego. Najważniejsze są widoki, nie wiem co widać, ale na to nasz operator teraz objedzie. Sierra Nevada, Leta, pozdrawiam wszystkich serdecznie. Dzisiaj można tutaj poczekać z samym muzykiem. Uciekaliśmy z popłochu z Pico Velety, ale było tak zimno, że nikt z nas nie mógł tego wytrzymać. Nawet nasz dzielny operator, któremu zesztywniały dłonie dzisiaj w pracy. Ale powtórzmy. Pico de Veleta, czyli najwyżej położona droga, dostępna w jedną stronę, co prawda, ale jednak w Europie. Wyjechaliśmy dzisiaj na 3330 metrów. Wystartowaliśmy w Granadzie. Jesteśmy w Andaluzji, w Górniowa Hiszpania. Jak się wyjedzie na Pico Veleta, nie chcę przesadzić, ale z jednej strony Afrykę widać, że dobrze, dobrze wytężyć wzrok, a z drugiej strony cała Hiszpania. To jest góra warta tego, żeby się tutaj pofatygować. Tylko jeden warunek. Trzeba wcześniej troszeczkę potrenować. Nie wiem ile. Rok, dwa, najlepiej pięć, żeby pamięć mięśniowa weszła w nogi. La Carretera Más Alta de Europa woła was. Zaraz wam ją pokażemy raz jeszcze. Teraz cieplutkie słoneczko nas ogrzewa i troszeczkę lepiej w naszych kościach po tym, co na szczycie w połowie października dostaliśmy. Postscriptum. Z lewej strony widzimy Veletę, na którą dzisiaj żeśmy się wspinali. Natomiast jesteśmy w ośrodku narciarskim Sierra Nevada, w którym ponoć jest 150 różnych tras narciarskich. Dlatego oprócz atrakcji rowerowych mamy tu mnóstwo atrakcji także narciarskich. Więc polecamy.